Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Moje sprawozdanie osobiste z dzisiejszego 86. Rytuału dla Matki Ziemi, truskawkowej pełni Księżyca. Oczywiście czerwiec 2020. Moje sprawozdanie osobiste będzie bardzo, bardzo spontaniczne, tak jak wszystkie ostatnie nagrania tego typu, ponieważ zawsze tuż po naszym rytuale staram się. Opowiedzieć ci wszystko to, co ważne, wszystkie moje przeżycia, wszystkie wizje, wszystkie energie, tak aby było to od razu na bieżąco z całą tym odczuciem i z całą tą wibracją, która temu wszystkiemu towarzyszy. Nasz dzisiejszy 86 rytuał dla Matki Ziemi to tak zwana truskawkowa pełnia Księżyca. Hmm, czy był związany z truskawkami? No, oprócz tego, że dzisiaj rano znalazłam w magicznej oazie jedną truskawkę, chociaż są one już mniej więcej od ponad miesiąca, yy, i zjadłam połówkę, ponieważ połówkę dla mojego ukochanego, to yy, z truskawkami ta pełnia nie miała dla mnie wiele wspólnego. Za to wszystkie te magiczne wydarzenia rozpoczęły się już właściwie wczoraj. Czyli wczoraj, 4 czerwca 2020, mieliśmy naszą przepiękną 112 ceremonię i takie niezwykłe przesłania, takie niezwykłe wskazówki, taki hmm, wyjątkowy temat, ale również cały przebieg naszego spotkania. Jak wiesz, każda ceremonia jest inna, nie tylko, że temat jest inny, ale ogólnie to. To wszystko, jak prowadzą nas siły wyższe, jak to wszystko przebiega, to jest po prostu coś niesamowitego. Jest dla mnie chyba jedno z najpiękniejszych przeżyć w ciągu całego tygodnia. Tak to mogę nazwać, i jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, to jestem pewna, że dla ciebie również. I tuż po naszej ceremonii, um, no już zaczęło się robić ciemno, wyszłam na zewnątrz, pomyślałam, że jest taki Piękny zachód słońca i takie magiczne chmury. I chciałam nawet pobiec jeszcze po aparat, aby zrobić dla ciebie zdjęcia do nowego albumu Magiczna Oaza w czerwcu 2020, ale jakoś tak mnie zaczarowało to wszystko, że zostałam na zewnątrz. Oczywiście ten album będzie myślę, że już jutro albo pojutrze, czyli około tego 6-7 czerwca gotowy całkowicie, ponieważ jeszcze wiele, wiele filmików nadal się przesyła. Ale jest jakieś magiczne tym razem, że tak wolno to trwa i dopiero gdy będzie wszystko gotowe, to, to będzie cały komplet. I pamiętaj, gdy wchodzisz do każdego albumu, to są albumy w Google'ach i trzeba je rolować w dół, czyli te najnowsze zdjęcia i najnowsze filmy są zawsze u samego dołu. I później zaczęło się od tego, że pojawił się księżyc. Jeszcze wczoraj było mniej więcej 94-95% pełni księżyca. I właściwie wygląda już prawie jak taka piękna najpierw złota kula, później, później taka srebrna kula, czy tarcza, czy jak to nazwiemy. I miał wczoraj no, taką uśmiechniętą twarzyczkę. o nazwijmy to tak, czy miała, bo to jest bogini Luna, prawda, czyli um, bogini żeńska. I to było niesamowite, bo byłam w magicznej oazie, był, była bardzo wyjątkowa. Atmosfera, ponieważ zbliżała się niepogoda z Wysp Azorskich i to wszystko było takie, jeszcze był zachód słońca, ale już takie chmury nadciągały i na wschodzie po prostu ten księżyc taki najpierw złoty, taki ogromny, a później już coraz wyżej, coraz wyżej, coraz bardziej srebrzysty. To, to było piękne przeżycie. Później w ciągu nocy. Budziłam się wiele razy, ponieważ w mojej sypialni ja mam okna z każdej strony. Tylko od strony północnej jest tylko jedno okno, ale tak mniej więcej dookoła są wszędzie wysokie okna. Czyli gdy śpię, to po prostu to światło księżyca oświetla mnie przez całą noc. I wiele razy się budziłam i, i nawet włączyło się takie moje myślenie o! Światło? Skąd to światło? Zapomniałam światło wyłączyć na zewnątrz. Nie, nie. To był księżyc. I ta energia była bardzo wyczuwalna, bardzo, więc myślę, że jeżeli ktoś jest wrażliwy na, na pełnię księżyca, to ta pełnia była wyjątkowa, bardzo wyjątkowa. I szczególnie wczoraj, czyli całą noc, była ta energia bardzo silnie odczuwalna. Ale. Co właściwie wydarzyło się w ostatnim czasie. W ostatnim czasie, tuż przed całą pełnią księżyca, jak zwykle to już chyba jest jakaś tradycja, odczułam bardzo silne ataki energetyczne na moją osobę. To jest całkiem normalne i naturalne, ale wspominam o tym dlatego, że za chwileczkę, gdy będę omawiać moje odczucia z dzisiejszego 86 rytuału dla Matki Ziemi, to będę o tych odczuciach ciała fizycznego również wspominać. Czyli to było w powietrzu, właściwie przez cały tydzień były energie ciężkie, energie takie no nie za bardzo, jedynie wczoraj przed samą naszą ceremonią i w czasie naszej ceremonii i oczywiście po naszej ceremonii to zawsze energie są bardzo piękne, bardzo świetliste, bo dla mnie jest to tak niesamowite przeżycie, że ja zapominam wtedy o wszystkim innym. Myślę, że również tak samo jak i ty, jeżeli bierzesz udział. Ok, czyli to było przed naszym rytuałem, mniej więcej dzisiaj, co się wydarzyło, i zaczynajmy więc. 86 rytuał dla matki ziemi rozpoczęłam o 2015 mojego czasu, czyli o 21.15 czasu polskiego. A, tak, bardzo wcześnie, prawda? Normalnie zaczynamy zawsze o 22. ale siły wyższe wezwały mnie dużo wcześniej. Mimo, że byłam już gotowa, mniej więcej około tej godziny 21, ja będę mówiła teraz według czasu polskiego, tak abyśmy mieli mniej więcej tą samą godzinę. To wtedy również jest Ci łatwiej dopasować Twoje odczucia, prawda? Czyli ten czas polski to jest taki nasz czas uniwersalny, i w zależności od tego, w jakich miejscach jesteśmy na Ziemi, to po prostu dopasowujemy się, liczymy sobie nasz czas, żeby wiedzieć, która godzina była wtedy u Ciebie. Czyli. Rozpoczęłam już mniej więcej około godziny dwudziestej. Ubrałam tym razem srebrną suknię z czerwonym haftem. Również suknię tą uszyła dla mnie Ania z Francji. Tu już ją znasz z Facebooka czy z innych moich wpisów. Bardzo piękna, z bardzo ciężkiego, srebrnego aksamitu. I ta suknia jest... Od dłuższego czasu już moją towarzyszką na rytuałach dla Matki Ziemi, gdy jestem w magicznej oazie, ponieważ w magicznej oazie, jak wiesz, magiczna oaza położona jest bardzo wysoko, na ponad 850 metrów nad poziomem morza, i nawet teraz, gdy jest ciepło, to jednak um, no tutaj jest dużo, dużo chłodniej, prawda, niż nad samym oceanem. I ta suknia jest również bardzo długa, bardzo ciężka, taka um, takie ma się inne wrażenie niż w lekkiej sukni, na przykład z takiego przewiewnego, delikatnego materiału. Siła wyższa wskazała tą suknię, nie miałam tym razem płaszcza magicznego, tylko, tylko samą suknię. Tym razem nie miałam również ani diademu, ani żadnej praktycznie biżuterii, oprócz mój naszyjnik ze szczerego złota, bardzo malutki, bardzo drobniutki, który również znasz z ceremonii, bo jest często widoczny. Żadnych pierścieni, nie miałam nawet magicznej różdżki, tym razem naprawdę ten rytuał był bardzo, bardzo wyjątkowy. Czyli byłam już gotowa mniej więcej około godziny 21. I... Myślałam, że wykorzystam ten czas, że mam jeszcze godzinę, aby skontaktować się z Siłą Wyższą, uzyskać przesłania na temat naszej kolejnej ceremonii 113, aby już wszystko idealnie, powolutku przygotować i wszystko ująć, bo przygotowanie ceremonii to jest cały proces, prawda? Czyli nie tylko uzyskanie tych przesłań, ale również zapisanie tego, przemyślenie tego, przygotowanie przykładów, przygotowanie. Mniej więcej tego całego przebiegu, takich głównych punktów, bo później już cała ceremonia jest bardzo spontaniczna, ale mniej więcej ten plan zawsze mam gotowy. Ale siła wyższa powiedziała, nie, już jest ten czas. Oczywiście wcześniej robiłam rytuał świec intencyjnych, czyli świece intencyjne już w tym momencie się paliły, już z mojej świątyni ten blask tak delikatnie przez okna wychodził, ale nie był jeszcze bardzo widoczny, ponieważ u mnie o tej godzinie jeszcze było całkowicie jasno. Myślałam, że cały rytuał przyjdzie mi przeprowadzić w pomieszczeniu ze względu na to, że mniej więcej od godziny. Pierwszej po południu cały czas padał deszcz, ale to tak niesamowicie padał deszcz, że takie opady to znamy tylko z pory deszczowej, a teraz już już pora sucha, więc jest to coś nadzwyczajnego. Jest to e oczywiście czerwony stopień alarmowy, e czyli wiatr i deszcz e na porządku dziennym. To jest pogoda, która przyszła do nas z Wysp Azorskich, która już wczoraj była widoczna, ale Dokładnie o godzinie 21:15 przestało padać, i dla mnie to było od razu sygnał wyjść na zewnątrz. Jednak zastanawiałam się, dlaczego siły wyższe wysyłają mnie na zewnątrz. Jeszcze tyle czasu mamy do naszego spotkania, jednak nic bardziej błędnego. Ten czas. Już był, ponieważ nasz dzisiejszy, 86. rytuał dla Matki Ziemi przeprowadziłam dwuetapowo, czyli były dwa etapy i ten pierwszy etap rozpoczęłam właśnie o tej godzinie. Wyszłam na zewnątrz i pierwsze wskazówki, które otrzymałam, to powinnam przejść po części magicznej oazy. I szłam w tej mojej sukni, wszędzie jeszcze tak delikatnie padały kropelki deszczu, ale wszystko było takie mokre, takie czyste, takie krystaliczne. O, po prostu niesamowita energia, niesamowita wibracja, i wszystko takie w takiej cudownej, czystej zieleni, wiosennej zieleni coś pięknego. I szłam tak pomiędzy. Różnymi roślinami, drzewami. Łączyłam się z tą energią i jeszcze nie wiedziałam, czemu to wszystko ma służyć. Że mam połączyć się z każdą roślinką, obok której przechodzę, ze wszystkimi energiami, czyli to jest bardzo trudno wyrazić słowami, bo to jest takie połączenie się z każdym drzewem, połączenie się z. Z każdą trawą, z, każdą, z każdym nasionkiem, ponieważ niektóre, niektóre rośliny już w tym momencie w magicznej oazie mają nasiona gotowe do wysiania. Niektóre dopiero wzrastają, ponieważ mamy tutaj rośliny z całego świata, czyli z różnych stref klimatycznych. I to było bardzo piękne przeżycie, bardzo piękne. Takiego połączenia się z wibracją każdej istoty. Zazwyczaj takie połączenie następuje na rytuał dla Matki Ziemi, ale następuje jednocześnie ze wszystkimi istotami, a tym razem miałam ten czas, aby przejść i łączyć się z każdą z nich. W tym momencie jednak miałam już niesamowite bóle w moim ciele, czyli szczególnie splot słoneczny, serce, żołądek, wszystkie te narządy wewnętrzne. No, niesamowity ból, którego nie można właściwie opisać słowami, ale ja jestem już do tego przyzwyczajona, więc dla mnie to nie robi już żadnego wrażenia. Są to oczywiście ataki z zewnątrz. I tak doszłam. Do jednego miejsca w magicznej oazie, gdzie jest krzew czarnego bzu. Ty znasz historię krzewów czarnego bzu, ponieważ ja już kiedyś o tym opowiadałam. To nie jest ten bez lilak, tylko to jest czarny bez. Bez dziki bez bez e, tak zwanej pani hole czyli mm, bogini bogini, która łączy świat podziemi ze światem tym ziemskim i gdy doszłam do tego krzewu czarnego bzu poczułam, że chciałabym poprosić o pomoc dotknęłam tego krzewu czarnego bzu połączyłam się z panią Hole i poprosiłam ją o pomoc jeżeli Mam w sobie jakiekolwiek larwy wysłane mi przez osoby, które zajmują się czarną magią, jakiekolwiek zanieczyszczenia, jakiekolwiek negatywne energie, które mogłyby jakoś zakłócić rytuał dla Matki Ziemi. I jeżeli jest to zgodne z wolą siły wyższej, z, wo z wolą siły boskiej, to bardzo proszę o pobranie tych energii ze mnie i przekazanie ich do podziemi jak wiesz, krzew czarnego bzu umożliwia to, by pobrać energie negatywne, jeżeli otrzymasz zgodę na to i one są przetransformowane do świata podziemi i zamykane w tym świecie podziemi i tak rzeczywiście się stało, chwyciłam ten bez moją prawą dłonią czyli moja ręka dająca i poczułam nagle jak bardzo, bardzo dużo zanieczyszczeń, takich typowo mi wysłanych, czyli takich, które uderzyły we mnie, ponieważ zostały zaprogramowane w ten sposób poprzez wódu, poprzez różne inne rzeczy, wychodzi przez mnie, przechodzi przez moją dłoń, przechodzi do tego krzewu czarnego bzu i włączy się oczywiście z tą energią, tego nie można tak wytłumaczyć normalnymi słowami, i wchodzi do podziemi. I gdy ten proces się zakończył, podziękowałam za to i zostałam dokładnie w tym miejscu. Czyli ten krzew czarnego bzu był za mną, gdy rozpoczęłam pierwszą część rytuału dla Matki Ziemi. Postaram się to wszystko i już staram się opowiadać w takim maksymalnym skrócie, ponieważ tych odczuć, tych energii, to można by było mówić godzinami, całymi godzinami opowiadać każdy szczegół, bo Każde połączenie z każdą energią to jest tak niesamowite, ale w naszym języku po prostu brakuje słów, aby coś takiego opisać. Ale jestem pewna, że jeżeli dokładnie w tym momencie zaczniesz słuchać sercem, czyli włączysz twoje serce, aby, aby wysłuchać moich słów, to, to nagle zobaczysz jeszcze więcej, więcej niż te same słowa są w stanie opisać. Czyli rozpoczęłam tą pierwszą część 86 rytuału dla matki Ziemi. Od tego, że poczułam, jak rozchodzą się ze mnie, wychodzą złote spirale. Czyli była to typowo moja energia, jeszcze nie otrzymałam jej od siły wyższej. Te spirale wychodziły ze mnie i rozchodziły się jak takie. Tornado, o, nazwijmy to tak, taka trąba, coraz wyżej i wyżej i wyżej i wyżej do wszechświata. I te spirale były złote, i te spirale były takie, że um, najpierw bardzo wąskie kręgi, a potem coraz szersze, coraz szersze, jakby taki lejek, o nazwijmy to tak, czyli u góry szeroki, a u dołu wąski. I w tym momencie łączyło się moje myślenie i pomyślałam, no to jest jasne, jeżeli ja mam takie energie to takie ludzkie myślenie się łączyło, bo dusza oczywiście wie to wszystko. Ale w, w tym momencie jest to takie spontaniczne i, i zaczyna myśleć człowiek, że to jest jasne, że energię mroku są w stanie znaleźć mnie wszędzie na ziemi, ponieważ ja cały czas wysyłam takie energię, więc można mnie po prostu, ja jestem takim nadajnikiem energetycznym, które można wszędzie bardzo szybko odnaleźć. Stąd jasne, że te ataki są łatwe, łatwe na taką osobę, prawda, która wysyła energię, która cały czas emanuje energią. I w tym momencie usłyszałam daleko, daleko u, na sąsiednim wzgórzu, że jest głośno u sąsiada. I dlaczego o tym powiem? Ponieważ dokładnie w tym domu jest to zbiór właściwie dwóch domów trzech domów no, w tej chwili jest jeszcze jeden dom, czyli czwarty dom w jednym z tych domów mieszka osoba która zajmuje się czarną magią magią wódu i celem tego mężczyzny jest bym stała się jego żoną to może jest śmieszne dla kogoś kto tego słucha kto wie, że ja mam Mojego ukochanego, moją, moją drugą połowę, że mieszkamy razem, ale jeszcze śmieszniejsze okazałoby się to, jeżeli um, ukazałby się obraz tego mężczyzny, ponieważ ten mężczyzna jest nie tylko mały, brzydki, ale również ma brzydkie energie. O, nazwijmy to tak. Ale że zajmuje się już od, od samego początku i tarotem, i e, energiami. Czarną magią, to, to po prostu taki sobie w jego umyśle wystawił obraz. I dlatego tą magię wódu bardzo często stosuje. I nagle poczułam, że. Mój ukochany, który jest jednym z wojowników światła i nie był w moim otoczeniu na tym rytuale, zazwyczaj zawsze jest w moim otoczeniu, ponieważ towarzyszy mi już przez wiele, wiele inkarnacji, zawsze w tej samej formie czyli on jest zawsze wojownikiem, który mnie chroni, jednym z wojowników ponieważ jest ich wiele. W moich misjach, które mam tutaj wykonać. Oczywiście każdy z wojowników ma również swoje życie, swoje powołanie, ale częścią tego powołania jest tej grupy wojowników, którzy um, idą ze mną poprzez te wszystkie inkarnacje, i jest również w czasie moich misji, w czasie różnych zadań, które mam wykonać, które przydziela mi Siła Wyższa, również ochrona mnie. I usłyszałam Jego głos, więc wiedziałam, że to on pojechał do sąsiada i że Siła Wyższa go tam wysłała. W jakimś celu, nie wiedziałam w jakim, nie wiedziałam nawet, że planował, aby tam pojechać. Czyli Siła Wyższa wysłała go po to, aby dokładnie tam był w tym momencie, by ta osoba przy pomocy czarnej magii nie zakłóciła rytuału, ponieważ ta osoba przez wiele, wiele miesięcy. Mogła widzieć mnie w czasie rytuałów dla Matki Ziemi, ponieważ gdy zaczęliśmy tworzyć magiczną oazę, to jeszcze drzewa, krzewy były malutkie, a że była to taka pustynia stworzona przez człowieka, więc daleko, daleko um, byłam widoczna w czasie wszystkich rytuałów. I że ta osoba wiem, że korzysta również z lornetki, i z, e, z pewnością mnie obserwowała, więc dokładnie wiedziała, w którym momencie jest rytuał dla Matki Ziemi. Dlaczego o tym opowiadam? Ponieważ chciałabym, aby pojawił się w Twojej głowie dokładny obraz wszystkiego, wszystkiego, co towarzyszy nam w czasie rytuałów dla Matki Ziemi, bo jeżeli bierzesz udział w tych rytuałach, to z pewnością różne rzeczy odczuwasz i, i może czasami nie masz pewności, czy to są właściwe odczucia, czy, czy to jest normalne, czy to jest naturalne i dlatego opowiadam o tym wszystkim. Praktycznie 100% wszystkich moich odczuć, staram się przekazać, aby pokazać Ci, że to wszystko jest normalne, naturalne, że na tym świecie jest światło i jest mrok, i że jest mnóstwo ludzi, którzy mają misję świetlistą, ale jest również mnóstwo ludzi, którzy po prostu oddali swoje dusze dla istoty mroku, służą tym istotom i taka odwieczna wojna, nazwijmy to tak, światła i mroku, jest normalna i naturalna i jest cały czas obok nas. Nie miałam jednak czasu, aby zastanawiać się nad tym, co się dzieje i co słyszę, ponieważ już nadszedł ten odpowiedni czas. I rozpoczęło się od tego, że jeszcze czułam bóle w moim ciele, mimo tego, że wcześniej te energie zostały ze mnie. Wyjęte, nazwijmy to tak, ale jednak pewne ślady na pewno jeszcze zostały, pewne rany jeszcze zostały. I popatrzyłam w niebo, i nagle to niebo. Pojawiły się w nim takie niebieskie miejsca: czyli to całe niebo było zachmurzone, było jeszcze jasno naturalnie o tej godzinie, ale po prostu te dziury, które pojawiły się. Pomiędzy chmurami miały taką piękną, taki piękny kolor niebieski, jak znasz z mojego filmu, gdzie omawiałam mój magiczny pierścień z niebieskim topazem. O dokładnie taki był kolor. Pomyślałam, tak, mityczna Atlantyda kolor mitycznej Atlantydy. I czym mocniej o tym myślałam, to ja zawsze działam tak jak czępaste, czyli rozbijacz chmur, że dokładnie w tym miejscu, gdzie ma miejsce rytuał dla Matki Ziemi, to zawsze, gdy zaczynają się te energie, to po prostu chmury się rozchodzą. Nade mną zawsze jest czyste niebo, mimo tego, że wszędzie dookoła może być mgła, czy może być niebo zachmurzone. To jest bardzo wyjątkowe zjawisko. Ja wcześniej nie zwracałam na to uwagi, ale mój ukochany, który bardzo często był ze mną na rytuał dla Matki Ziemi, na przykład na Porto Santo, zawsze to obserwował, zawsze mówił: To jest niesamowite, po prostu nad tobą jest czyste, świetliste, gwiaździste niebo, a wszędzie dookoła są chmury. No, to jest normalne. Myślę, że to jest normalne. I w tym momencie, gdy popatrzyłam w to niebo, odczułam, że nadszedł czas, aby zaczynać. Zaczynać tą pierwszą część. I rozpoczęło się od tego, że poczułam, jak niesamowicie, że mam wystawić moje dłonie do wszechświata. Tak, jak znamy to z rytu, z rytuału, jak znamy to z naszych ceremonii, gdy rozpoczynam moment oczyszczenia, podwyższenia wibracji, zawsze w tej samej pozycji, prawda? Tak mniej więcej e, również przebiega rytuał dla Matki Ziemi. Tylko m, bardzo rzadko mówię coś w czasie rytuału dla Matki Ziemi. To przebiega wszystko bardzo szybko w błyskawicznych wibracjach. I wystawiłam moje dłonie dokładnie w ten sam sposób, i czułam, jak zaczynają wibrować, i zaczynają tak niesamowicie wibrować, takie coś bym powiedział, mrówki się pojawiają, ale nie tylko mrówki, ponieważ ta energia była wyczuwalna nad tymi czakra, czakramami dłoni, tak, jakby były te czakramy. Dużo większe, dużo szersze niż same dłonie, o nazwijmy to tak. I nagle ta energia zaczęła wibrować wszędzie, w całym moim ciele. Była tak niesamowita, że nagle miałam wrażenie nawet, że stracę przytomność, bo wibrowało wszystko, po prostu wszystko, każda komóreczka w moim ciele niesamowitą energią. W tym momencie przywołałam mojego przewodnika, istotę, którą możemy nazwać istotą boską, czy o energiach wyższych niż ludzkie. Nie najwyższą istotę, ale istotę wyższą niż istoty ludzkie. I poprosiłam go o pomoc i o wsparcie. I mój przewodnik pojawił się najpierw przede mną, a następnie stanął za mną i wspierał mnie swoją energią. Jego energia ma kolor szafirowy. Tak szafirowy, bardzo silny bardzo energetyczny ta energia wygląda no jak nie z tego świata po prostu, bo jest taka taka inna niż światło, które znamy tutaj z ziemi i to było niesamowite przeżycie nagle poczułam, jak aktywuje się energia złota, która spływa do mnie ze wszystkich stron ona nie była tak jak zwykle wysłana z góry w dół, tylko napływała do mnie ze wszystkich stron. To jeszcze nie była wasza energia, uczestników spotkania, ponieważ było jeszcze dużo wcześniej. To była energia istot wyższych niż ludzkie, które za chwileczkę o tym opowiem pojawiły się przede mną. Czyli ta złota energia wpływała do mnie, do mojego ciała fizycznego, ciała energetycznego z każdej strony, a energia mojego przewodnika, jak gdyby, otaczała mnie od tyłu. I to było niesamowite połączenie, ponieważ ta złota energia z jednej strony z przodu i energia ta szafirowa z tyłu. I w tym momencie pojawiły się przede mną istoty wyższe, wyższe niż ludzkie, istoty, które stare kultury nazywały istotami boskimi, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, to nie jest istota, to nie jest energia źródła, to nie jest istota najwyższa energia boska, tylko są to istoty po prostu wyższe niż ludzkie, które po prostu nazywamy bogami w różnych religiach. Ale nie tymi bogami, naj, nie tym Bogiem najwyższym, o nazwijmy to tak, który jest niezależny od religii, prawda? Mamy hierarchię w energiach i tak samo tutaj są hierarchie. Najwyższa energia, którą ja nazywam energią najwyższą, energią boską, energią źródła, jest niezależna od religii, wyznań, nazw i tym podobnych, i to jest energia po prostu uniwersalna. Te istoty pojawiły się przede mną i było tych istot myślę, że siedem chociaż nie byłam w stanie policzyć i tak, żeby w stu procentach powiedzieć, czy było siedem razem z moim przewodnikiem było ich wydaje mi się, że było ich siedem jedna z tych istot pojawia się w formie żywiołu powietrza jeżeli interesują Cię takie sprawy to z pewnością już wiesz o jakiej istocie mówię i było bezwietrznie, całkowicie bezwiecznie, i nagle, gdy pojawiła się ta istota, pojawił się taki niesamowity powiew wiatru. Jak często w czasie naszych ceremonii, gdy oglądam te ceremonie po jakimś czasie, to widzę, że w tym momencie, gdy przywołuję żywioł powietrza, to często również pojawiają się takie właśnie podmuchy wiatru, normalne i naturalne, jeżeli z takimi energiami pracujemy. I wtedy pojawiła się ta istota, i te istoty zasiliły mnie energią. I cały ten proces służył wykonaniu mojej, mojego zadania, mojej misji, która została mi przydzielona na ten 86. Rytuał dla Matki Ziemi, o czym nie wiedziałam oczywiście wcześniej. To zawsze dzieje się w, dokładnie w tym momencie. I moją misją było w tej pierwszej części połączenie się jeszcze raz ze wszystkimi istotami na całej Ziemi, czyli szczególnie z roślinami, z różnymi insektami, ze wszystkim, co jest dziełem najwyższej energii źródła, połączenie się z tym kodem boskim, zawartym w tych wszystkich istotach, odczytanie tego kodu, przyjęcie tego kodu do mnie i wysłanie tego kodu do źródła. Hmm, ktoś ktoś powiedział, no jakie to dziwne. Tak, bardzo dziwne, prawda? Dla mnie również to było bardzo dziwne. I dopiero po samym rytuale zaczęłam to, e, nazwijmy to tak, m, zaczęłam to analizować. I to jest całkiem normalne i naturalne. Energia źródła użyła mnie jako e, transmitter, przekaźnik, aby odczytać, jaki jest aktualnie stan. Energii boskiej na ziemi. Czyli, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Energie boskie to są wszystkie nasionka które mają w sobie jak nasionko kiełkuje to wiadomo że z tego nasionka wyrośnie ta roślina a z tego nasionka wyrośnie ta roślina a z tego ta a z tego ta prawda z nasionka dyni nie może wyrosnąć nie wiem mak a z nasionka maku nie może wyrosnąć dynia to jest kod boski to jest energia źródła energia najwyższa tak zwanego stwórcy która jest wysyłana na przykład na ziemię i tu się materializuje jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, to wiesz o czym mówię, prawda? I w tym momencie, ponieważ istoty mroku, które próbują ten cały proces zakłócić tutaj na Ziemi poprzez manipulacje genetyczne, poprzez wszelkiego rodzaju wibracje inne, negatywne, zakłócają ten kot boski. Czyli to jest tak, jak poprzez manipulację genetyczną, jacyś tam naukowcy w laboratorium mieszają różne rzeczy i próbują stworzyć coś sztucznego tak samo poprzez różne wibracje na przykład telefonów komórkowych czy innych ten kod jest zakłócony i siła wyższa wykorzystała mnie jako przekaźnik do tego, aby odczytać z całej ziemi, ze wszystkich istot, ja wiem, że to jest niesamowite i czasami mnie również te zadania, które otrzymują, są po prostu dla mnie również niesamowite. Ja również jestem człowiekiem, i gdy zaczynam próbować to rozumieć, to nie jestem w stanie tego zrozumieć chociaż moja dusza to rozumie, ale ja jako człowiek często sama aż wzdycham, gdy, gdy muszę takie rzeczy zrozumieć, czy chcę je zrozumieć. Dlatego może to być teraz dla ciebie jak, nie wiem, z innej bajki, o nazwijmy to tak, ale jestem pewna, że jeżeli interesujesz się tym tematem, a na pewno się tym interesujesz. Jeżeli słuchasz tego sprawozdania, to jesteś jedną z tych wyższych istot, również z tych starych dusz, rozwiniętych dusz, ponieważ te normalne istoty, ci normalni ludzie nie interesują się tym i na pewno nie słuchaliby takiego sprawozdania. Czyli jeżeli tego słuchasz, to masz w sobie tą wiedzę i masz w sobie. To wszystko, aby to zrozumieć. Czyli nazwijmy to tak o owieczki, takie owieczki, które mm, są po prostu na innym poziomie, no nawet by nie szukały takiego filmu, czyli nie byłyby w stanie niczego tutaj zrozumieć. Ale jeżeli tutaj jesteś, to jestem pewna, że to rozumiesz. Czyli odczytanie tego kodu. W jakim stanie aktualnie znajduje się ten kod boski na Ziemi? Czyli to było niesamowite przeżycie dla mnie, ze względu na to, że moja dusza, nie ja jako ja fizycznie, ale moje ciało jest jak gdyby tą anteną, prawda? Czyli jestem przekaźnikiem, jestem medium. Czyli moja dusza. Przez bardzo krótki czas musiała odczytać, co jest kodem boskim, a co jest zakłóceniem. Czyli przefiltrować, jak gdyby, co jest sztuczne, co jest sztucznym tworem istot niższych wymiarów, co jest zakłócone, co jest zabrudzeniem, i przefiltrować tylko ten kod boski, i ten kod boski wysłać z powrotem. Jeżeli może interesujesz się informatyką, to gdy chcemy sprawdzić, bo coś nie działa, prawda? w naszym na przykład programie, to często musimy pobrać raport systemu. I dokładnie tak to mogę nazwać, takimi słowami, i dlatego również wiem, dlaczego Siła Wyższa dała mi te wskazówki, abym ja sama, samodzielnie stworzyła dla nas miejsce naszych spotkań, czyli moją główną stronę: wwwbukardi Dlaczego ja ją sama musiałam zaprogramować? Dlaczego ja sama to wszystko technicznie muszę ogarnąć, nad tym czuwać? Bo jestem jedyną osobą, która czuwa nad tym systemem i która to wszystko nadzoruje, aby zachować całkowitą poufność tych wszystkich osób, które mają konta, swoje prywatne konta na mojej stronie, czyli ja jestem tylko jedną, jedyną osobą, która ma do tego dostęp, to teraz rozumiem, dlaczego było to konieczne, abym mogła Ci na przykład wytłumaczyć, na czym polegał dzisiejszy 86. Rytuał dla Matki Ziemi, czyli właśnie takie pobranie raportu systemu, tylko nie systemu Matrixa, tylko systemu boskiego i przekazanie tego, tego raportu do źródła. Dlaczego? Bo tak myślę, że istota najwyższa potrzebuje ten raport, aby pewne rzeczy naprawić i wysłać z powrotem ten... Ten dobry ten, ten dobry kod. Czyli również porównując to do komputera, jeżeli pobieramy raport systemu, wysyłamy do jakiegoś tam działu wsparcia, na przykład, albo zobaczymy w tym raporcie systemu, że gdzieś są błędy, to możemy te błędy naprawić i wtedy wgrać, na przykład, nową wtyczkę, nowy, nowy jakiś program i tak dalej. Czyli dokładnie tak samo działa to, jak to w makrokosmosie, tak i w mikrokosmosie, jak i w mikrokosmosie, tak i w makrokosmosie. Idziemy dalej. Czyli ta część, ta pierwsza część rytuału dla Matki Ziemi polegała właśnie na tym, że najpierw wysłanie stanu do źródła, a następnie poczułam, że następuje przerwa. Tak jakby coś potrzebowało czasu, aby to może odczytać, aby Wysłać z powrotem ten poprawiony kod poprawiony system. <noise> Tutaj już możemy się tylko jako ludzie domyślać. W każdym bądź razie, w tym momencie, te istoty które, wyższe, które towarzyszyły mi w czasie rytuału, odeszły, zniknęły, i ja poczułam, że powinnam przejść. Do mojego gabinetu. Przeszłam więc do mojego gabinetu i myślałam, że dalsza część odbędzie się tutaj, ale nie. To był tylko taki moment, jak gdyby odcięcia się od wszystkich energii, ponieważ mój gabinet jest zbudowany w bardzo szczególny sposób. Jest zbudowany tak, że nie mogą tutaj się dostać jakieś energie obce. O, nazwijmy to tak. Jest zbudowany z takich materiałów, jest w ten sposób zbudowany, że po prostu w tym momencie, jeżeli gdy jesteśmy osobą medium, to czasami potrzebujemy takiego miejsca, gdzie tych energii dochodzi mniej. O, nazwijmy to tak obcych energii dochodzi mniej. I to był taki moment, że ja usiadłam, już paliły się świece tutaj u mnie w, w moim gabinecie, gdzie jestem teraz w tym momencie, i czekałam. Dokładnie była godzina, gdy weszłam do mojego gabinetu, 21.57, czyli 3 minuty przed właściwym momentem rozpoczęcia naszego 86. rytuału dla Matki Ziemi. I myślę, że nie byłam tutaj dłużej niż te 3 minuty, ponieważ znowu otrzymałam impuls, mam wyjść na zewnątrz. Wyszłam na zewnątrz, mój ukochany już był w tym momencie w magicznej oazie. Wskazałam mu tylko dłonią, że mam rytuał, o czym on oczywiście wiedział, ale porozumiewaliśmy się jak gdyby bez słów, aby nie zakłócać energii. I wyszłam na mu śnieżno-biały taras. I w tym momencie już biły dzwony kościelne, więc już była w Polsce godzina 22.00 i odczułam, jak wielu, wielu uczestników łączy się ze mną. Czyli połączyłam się również z wami, przywitałam was, ale już nie miałam nawet czasu, aby wysłać wam więcej jakichś serduszek energii pozytywnych i tak dalej, ponieważ już było za późno, czyli już byłam spóźniona. I jak to odczułam? Odczułam to w ten sposób, że te ataki na mnie energetyczne nadal były bardzo silne, ale gdy wyszłam na mój śnieżno-biały taras, to czekali już na nim oczywiście nie materialnie, tylko niematerialnie wojownicy światła. Cała moja grupa, która mnie wspiera. I ja jestem osobą chyba ostatnią, która zawsze prosi o pomoc, ale w czasie rytuałów to jest po prostu wszystko dzieje się według wskazówki od siły wyższej. I mniej więcej tak samo to wyglądało. Siła wyższa od razu powiedziała mi: mam aktywować pomoc wojowników światła. I w tym momencie, Przywołałam wojowników, mimo że stali obok mnie, poprosiłam ich o pomoc, i to było bardzo konieczne, bo już widziałam, jakie energie napłynęły. I dokładnie w tym momencie, gdy poprzez moją wolną wolę moja dusza poprosiła o pomoc, duszę wojowników, bo to odbywa się wszystko na poziomie duszy, mimo tego, że odczuwamy to cieleśnie, to już widziałam, jak wojownicy zaczęli walczyć z tą energią, z tymi obcymi. Energiami, z tymi atakami, a ja, moja dusza, gdzieś zaczęła biec, i w pierwszym momencie włączyło się moje myślenie: gdzie ja biegnę? Przed czym ja uciekam? Nie, ja nie uciekałam. Ja byłam spóźniona. Ja biegłam na spotkanie i widziałam, jak biegnę w takim korytarzu energetycznym i nagle znajduję się w lesie takich przepięknych, starych drzew. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś na Ziemi są takie drzewa. Dzisiaj, w naszych dzisiejszych czasach, ponieważ. Ja byłam w bardzo wielu miejscach, ale takich drzew nie widziałam. Przebiegłam takie miejsce, które było polaną wśród drzew, i tam czekały na mnie cztery istoty całkowicie stworzone ze światła, z białego światła. Istoty większe niż my ludzie, ale to nie były anioły. To były takie istoty, jak pamiętasz, jeżeli śledzisz moje nagrania, mieliśmy takie spotkanie na Porto Santo, ten czas narodzin, to już było wiele, wiele miesięcy temu. I wtedy również te istoty były obecne. Tym razem były jednak tylko cztery istoty, i moja dusza była spóźniona, czyli musiała być spóźniona może o minutę, może o pół minuty, jeżeli można w ogóle w jakimś czasie pewne rzeczy. Rozumieć. I te istoty, widząc, w jakim ja jestem stanie, ja w, nie widziałam, w jakim ja jestem stanie, ale one od razu to zobaczyły, przekazały mi, że mam stanąć w środku, a one ustawiły się w krzyż czyli jedna przede mną, jedna za mną, jedna z prawej strony, druga z lewej strony i natychmiastowo zaczęły wysyłać mi. To światło, to białe światło. To białe światło wpłynęło do mnie, wypełniło wszystko we mnie, i staliśmy się taką jednością, o nazwijmy to tak. I nie wiedziałam dlaczego, ale przypuszczam, że mój stan, mojego ciała fizycznego był w tak opłakanym stanie po tych wszystkich atakach energetycznych, że było to konieczne. W tym momencie moja dusza zaczęła rosnąć. To również znasz z naszych rytuałów dla Matki Ziemi. Moja istota była większa, coraz większa, coraz większa, coraz większa. W pewnym momencie była tak wielka, tak ogromna, że miałam w zasięgu wzroku całą Ziemię. I to jest nieważne, czy ta Ziemia jest kulą, płaską istotą, czy jakąkolwiek inną, po prostu nie będziemy się tutaj kłócić. Miałam ją całą w zasięgu wzroku. I to białe światło łączyło mnie jednocześnie z energią źródła, i poprzez to białe światło, my, ludzkim naszym umysłem, możemy powiedzieć, że było to białe światło. Ten boski kot, przypuszczam, że ten już zmieniony, naprawiony, usunięte błędy, czy usunięte obce wpływy, spływał na mnie i rozchodził się po całej ziemi. Czyli moim zadaniem było, Przyjęcie tego kodu boskiego i rozsianie go po całej Ziemi, nazwijmy to tak. To, że moim zadaniem jest rozsiewanie, to już wiesz, znasz to z moich wszystkich innych poprzednich nagrań i to rozsiewanie ma różne formy. I to rozsiewanie nie ogranicza się tylko do Ziemi, ale ma miejsce również w innych wymiarach, w innych światach, obejmuje inne planety. Inne galaktyki, ale w tym momencie, w czasie rytuału dla Matki Ziemi, to rozsiewanie, czyli w tym momencie energii boskiej, nie mojej energii, nie energii mojej duszy, nie moich wyobrażeń, ponieważ to rozsiewanie galaktyczne ma troszkę inne formy, w zależności od tego, jakie zadanie mam do wykonania, ale tym razem było to rozsiewanie typowo energii źródła. I to była jak gdyby ta najważniejsza część, tej drugiej części, a po tym rozsianiu tej energii źródła, kolejnym rozsianiem było rozsianie energii wspomnień. Czyli nazwijmy to tak: pierwsza część, wysianie kodu boskiego, nowego kodu boskiego, pobranego od źródła. Druga część, rozsianie wspomnień, Czyli tak, jakby zebrana cała wiedza ze wszystkich stuleci została odnowiona, odnowiona ta pamięć została odnowiona na całej ziemi. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jeżeli bierzesz udział w rytuałach dla Matki Ziemi, to wiesz, że już wiele razy miało miejsce coś takiego, że energia mroku próbuje wymazać wspomnienia. Z pola energetycznego Ziemi, aby wprowadzić tutaj swój system, swój czarny, negatywny system. I wymazuję te wspomnienia nie tylko z ludzi, dlatego tak dużo ludzi ma problem z pamięcią. Czy na pewno zadajesz sobie takie pytanie, dlaczego tak dużo ludzi ma problem z koncentracją, dlaczego tak dużo ludzi ma problem z pamięcią, dlaczego tak dużo ludzi starszych cierpi na demencję, starczą i, i zapominają pewne rzeczy? Hmm? Dlaczego? Dlaczego w polu energetycznym ziemi robi się czystki? Dlaczego wycina się stare drzewa, które zawierają w sobie całą pamięć poprzednich stuleci? To jest metoda działania mroku. I metodą działania światła jest cały czas aktywacja tej pamięci. Czyli tak, jakby znowu zebrać to wszystko, co siła mroku próbuje. Wymazać i znowu aktywować, żeby każdy miał dostęp do tej wiedzy. Bo jeżeli każdy ma dostęp do tej wiedzy, jest sobie w stanie przypomnieć, co przeżyli nasi dziadowie, co przeżyli nasi pradziadowie, co wydarzyło się tutaj na ziemi w poprzednich stuleciach, to już nie można nami tak łatwo manipulować. Bo nagle mi widzimy, aha, to są te same metody, co w czasie rewolucji francuskiej, a to są te same metody, co 100 lat temu, a to jest znowu to, co było, miało miejsce 300 lat temu. Wyobraź sobie, że masz taką pamięć wszystkich Twoich poprzednich inkarnacji. Jaką masz wtedy świadomość w ciągu dnia? A jaką masz świadomość, jeżeli nie jesteś w stanie sobie przypomnieć, co wydarzyło się rok temu? Hmm? kim jest łatwiej manipulować? No, naturalnie. Tą osobą, która nic nie pamięta. Na nią łatwo wpływać. A jeżeli ty masz świadomość, ty masz wspomnienie wszystkich Twoich poprzednich inkarnacji, ty masz wspomnienie, dostęp do wiedzy, do kroniki akaszy, wszystkiego, co wydarzyło się tutaj na ziemi, ty idziesz w jakieś miejsce, jesteś w stanie wszystko odczytać, to można Tobą jeszcze manipulować? Na pewno nie, prawda. Dobrze, czyli to była ta druga część, a trzecia część była niesamowita, i ta część dotyczy ciebie. Bo jeżeli jesteś tutaj i słuchasz mojego sprawozdania, to jesteś jedną z tych dusz. Bo te normalne, normalne dusze, które nie mają o tym wszystkim pojęcia, na pewno by tego nie słuchały. Jeszcze raz to podkreślam. Czy jeżeli jeszcze wątpisz w to, że jesteś wybraną i szczególną duszą, która ma szczególną misję tutaj na Ziemi, to najwyższy czas, aby to zaakceptować. Bo normalni ludzie nie słuchają takich słuchowisk. Normalni ludzie, nawet ci, co się interesują fantastyką, nie słuchają czegoś takiego. Jesteś tutaj, bo jesteś wybraną duszą. I ta trzecia część była związana z wysłaniem tej energii, tego białego światła do wszystkich właśnie takich starych, szczególnych dusz. Wszystkich, które są dokładnie teraz tutaj na Ziemi, aby przypomnieć każdej z tych dusz, że jest jedna, jedyna, niepowtarzalna. Aby wzmocnić te dusze, i w tym momencie widziałam, że wiele, wiele z tych dusz było słabych, poranionych. Schowanych w kąciku, schowanych w mysie dziurze, ponieważ każda z tych dusz jest atakowana przez Siłę Roku. Bo Siłę Roku dokładnie wiedzą od momentu Twoich urodzin, jaką szczególną misję tutaj masz, i próbują te dusze zablokować. To są dusze Atlantów, to są stare dusze, które mają niesamowite. Dary to są dusze, które przyszły tutaj z innych galaktyk, z innych planet, dokładnie w tym momencie, aby coś szczególnego dokonać tutaj na Ziemi. I wiele, wiele z tych ludzi, którzy noszą w sobie te dusze, było atakowanych od małego dziecka przez ten system mroku, przez innych ludzi nieświadomych. Może masz dziecko, które jest szczególne. I inne dzieci je prześladują w szkole. Hmm? Dlaczego? Bo jest szczególną duszą, która ma szczególne powołanie tutaj na Ziemi. I takich dusz jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ta energia szła właśnie do nas, do nas wszystkich, do tych szczególnych dusz, aby dać im siłę, dać im moc, dać im zaufanie, bo wspieramy się wzajemnie. Dlatego są również nasze ceremonie, tylko dlatego, aby aktywować tą niepowtarzalność, aby aktywować tą siłę i moc, tą wiarę w siebie. Dokładnie po to, tylko po to. Czyli jak widzisz, ta ostatnia część dotyczyła także ciebie. I tak skończył się nasz 86 rytuał dla Matki Ziemi. Może jeszcze tym, o teraz, jak słuchać Lizę, jak woła. To, gdy skończyłam rytuał, to owieczki stały wzdłuż płotu i patrzyły się na mnie. Tak jak owieczki, buzia otwarta i patrzyły się tak. <grym> Dokładnie, tak mi się teraz to przypomniało, gdy słyszę, że Liza wołam. To zobaczę, co się tam dzieje, bo już jest ciemno, więc nie powinna wołać w tym momencie. I ten rytuał był bardzo wyjątkowy. Na samym oczywiście końcu wykonałam gest kwiatów, pożegnałam się z uczestnikami, podziękowałam wojownikom za pomoc, za wsparcie i wszystko tak jak mniej więcej przebiega, ale ten rytuał był tak wyjątkowy, że gdy skończyłam ten rytuał i zeszłam w dół, zjadłam chyba z kilogram pomarańczy, <grym> taką miałam niesamowitą potrzebę pomarańczy, tego pomarańczowego koloru z pewnością i później wyszłam na zewnątrz z moim ukochanym i opowiadałam mu moje wszystkie przeżycia, to wszystko we mnie tak wibrowało, że miałam wrażenie, że kilka razy musiałam się uchwycić jego za ramię, bo miałam wrażenie, że stracę przytomność, że zemdleję po prostu moje ciało. Przyjęło tą całą energię i było no niesamowicie po prostu tak wypełnione tą energią, że, że aż kręciło mi się w głowie. Wszystkie moje bóle zniknęły, teraz w tym momencie nic mnie nie boli. Ta energia również uzdrowiła we mnie wszystko. I co mogę powiedzieć? To był wyjątkowy rytuał. To było wyjątkowe przeżycie. Kolejne wyjątkowe przeżycie. I po prostu dziękuję sile wyższej za to, że <gryw> wybaczył, po prostu łzy mi. Napłynęły do oczu. Za to, że jest mi to dane przeżyć. Za to, że jest mi dane coś takiego dokonać. Czegoś takiego być świadkiem, być uczestnikiem. I dziękuję Ci z głębi mojego serca za to, że Ty również jesteś tutaj. Jesteś ze mną i słuchasz tego sprawozdania. Bo to jest coś takiego, że każde takie spotkanie zmienia coś w nas, zmienia coś wokół nas, zmienia coś na Ziemi i zmienia coś we wszechświecie. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce, w kolejny czwartek. Twoja Maria Bukardi.